będziemy płynąć właściwie cały czas na słońcu. Na tym odcinku z Nielisza do Tarnogóry, gdzie kończymy, wieprz płynie stosunkowo nie szerokim korytem, ale bardzo głębokim. Nurt jest stosunkowo silny jak na taką rzekę i na tym terenie. Sztucznych przeszkód i przenosek nie ma. Jeżeli nam się trafi naturalna, to bardzo proszę ostrożnie asekurować się. Ilość kilometrów 23. Zamyka jak wczoraj Rysio. Dobry. Zostawiam jajkę. A, idzie tam biwak jakiś po prostu i... Fajnie. Także... A, jejku! Jest bardzo ciepło, jest słoneczna pogoda i w ogóle... Dzień dobry. Cześć. Dobrze, bo to było monotonnie już. Lewo. Aha. O, prosta pora, natychmiast lewo. Znaczy w prawo. No. No pomaleńku, wiesz, tak, tak po prostu. Cholera. No trzymaj dwoma rękami i teraz dziób skręć. O, dobra, dobra, dobra. No. No, tak i teraz żebyś się do przodu. No, 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 idziesz, widzisz jak pięknie? No. Dobrze. No. No i teraz o. Ale ciężko, nie? No i wiesz co, to łatwo jest, bo nie ma nurtu. Doktor się zastanawia, a może jednak... No. Wiesz, a zabawa. Na wprost dwójka nie przejdzie, w pojedynkę możecie przejść.
raczej ci bez biustu. Dało radę. Dało radę, tak. Troszkę przecięli. No widzisz? Co? Dobrze ci poradziłem. No. No. Zrobić eskimoskę? No, no, no. Super. Trzymaj go, powiem, że jest jeden, jest siedem. Pokaz siły zaraz, zobaczysz. Nie, no my są to zdrowie. No popatrz się, popatrz się. Uciekaj. Spokojnie, tak. Tak, tak, tak. Teraz. Zabierać wiosło. Czyś synów matka miał, usłynęło z mądrości, a czy ci, co był łuk, poszedł do łączności. Ti ta ta ti ri ta ta ti ta ta ti ri ta ta, a czy ci, co był łuk, poszedł do łączności. Jak pies po polu lata, z wywieszonym językiem zakłada telefony i śpiewa ti tata. Ti tata, ti di tata, ti tata, ti di tata, zakłada telefon i śpiewa ti tata. Telefon, radiostacja, a wszystko po to, by ważne wiadomości przenosić piechotą. Ti ta ta ti di ta ta, ti ta ta ti di ta ta, ważne wiadomości przenosić piechotą. Siedziałem raz na słupie, myślałem o przyszłości, o jaką ja cholerę poszłem do łączności. Ti ta ta ti di ta ta, ti ta ta ti di ta ta, o jaką ja cholerę poszłem do łączności. Przypuszczam, że na mecie będziemy mniej więcej za 3 godziny. 1/3 etapu, krótka przenoska, 2/3 etapu, elektrownia i przenoska w Michalowie, i tam posiłek, i potem nam zostanie około 3-3,5 km. Wysiadanie, wyciąganie, dzisiaj ma jeszcze tam. Nie
A jak wydajemy zaproszenie, to jest na, załóżmy, na spływy, ja je piszę. Co można się zanurzyć cały? No, czy, no tak, no nie, ale wiesz, to jest bez sensu, Kuba, bo on nie jest do roboty. O, idzie, idzie. Dobrze, brawo, brawo, brawo. No właśnie, o tak i pójdziesz, no. Jeszcze ze trzy razy. Ale już ci przeszedł prawie tak. Ale głowa! No Kasiu, nie przeszedł. Kuźwa. No o włos, o włos. To było o włos. Ty jak, Jurku? Ja nie mam szans, nawet najmniejsze. Nawet ani mi przez głowę nie przechodzić. Tutaj się nie zmieści. Jurek się nie... Musi do brzegu. Chcesz wyjść? Nie, bo tam dole nie przejdzie. Nie przejdzie, bo chcesz wyjść, nie? Jak wyjść. Tak, jakby się udało, to by było super. O! 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 Jeszcze znajdę na drugiej stronie. Nie przejdę? Ja się położę, nie przejdę. To jest pływanie, to jest szkoleniowo, szkoleniowy ten, szkoleniowy wieprz. Głowa nisko. Tak jest. Iziutko, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dziurę i pchaj. Dobra. No, proszę. No i tu. Okej, dziękuję bardzo. Powoli, czekaj, ja wskoczę i dopiero będziemy kombinować. My kręcimy. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak jest. Dobra. Dziękuję. Chyba nogi musisz. Nie przejdziesz. O tam. Głowa, głowa. No pięknie. No tak, ale miał się gdzie chłop schować, nie? Przecież wejdę z brzegu. Okej. O, a jest.
tak elegancko. Ja się dzisiaj grzebię, ale nie przeszkadzać. O, popatrz. Ty się grzebiesz. Zrób kopiłem. O rany. Tak, do samego Żyżyna jedzie. Do Puław prawie dojeżdżasz. To jest sama tajemnica, zobaczcie. Tutaj pod tą leszczyną. O, ogóreczki. Bardzo proszę cię częstować. Szaro przedstawiła. Jest również. Wodna, ale elektrownia. I ona miała zasilanie właśnie pałacu i tych obiektów. To funkcjonowała taka.
Pokorna czy pokorna? No, no, no. A to Krzysiał jest to wszędzie, tak? Mam tu taki kolor. No fajnie. Piękne to kolorze. Jest kapel. Fajny kapelusz. No, to według wzrostu, tak? Co to jeszcze będzie? O, mama gotowe, no. Także to jest troszeczkę inna sprawa. Słuchajcie, tutaj już w tym miejscu, w miejscowości Deszkowice, przy ujściu czy wpłynięciu rzeki Wieprz do zalewu dzisiejszy i w ogóle tegoroczny spływ rzeki Roztocza i rzekę Wieprz już tutaj kończymy. Chcę wam powiedzieć, że puchar dostaje osoba czy osada, która przepłynęła całość spływu. No i w tej grupie jest Jędrzej, który wymógł, chodź Jędrzej do mnie. Gratuluję ci, masz puchar. Zapowiadasz się na bardzo dobrego turystę, kajakarza. Gratuluję ci, tacie i mamie i stryjkowi, takiego Jędrzeja. Trzymaj się. No wiesz, słuchaj, jest taka tradycja, że się nalewa i podaje komuś do picia, no to ty chociaż na kokę przejdziesz. Dobrze. Drugi puchar, słuchajcie, ten średni pojedzie, gdzie? Do Warszawy, pod Warszawę, tak? Także prosimy. Ja? Tak. Wszystkie. Czy jakiś etap pominęłaś? A gdzie jest? O, jest małżonek. Drugi taki ładny puchar rzeki Roztocza pojedzie do was. Gratuluję. Dziękuję. Tak. Magda, nie uśmiechaj się, nie dostaniesz. Masz tylko pustkę. No tak myślę, że ten pucharek największy z napisem rzeki Roztocza 2016 pojedzie do województwa z pierwszą literką na białych tablicach F. Jak Filip. To tak troszkę nawiązanie do mnie, do Zielonej Góry. I gratuluję. Mimo że wy kajakarzami u nas, w naszych organizacjach kajakarskich, teraz dopiero się staliście tak naprawdę. Dobrze, gratuluję. Ja muszę przewoźnić. Chwileczkę, zaraz zakończę. Pierwszy puchar. Pierwszy puchar w domu. Dobrze, no co tam szybciutko. Wybudowałeś dom, to teraz zbieraj tamtym domu puchary. Jest taka petycja, żeby w przyszłym roku na pewno udał się Wołyń. Aby było te 16 osób na Wołyń, to bez problemu robimy. Nie ma pytań, to może to później już. Tegoroczny spływ kajakowy, 11 spływ kajakowy rzeki Roztocza uważam za zamknięty. Pozostał nam jeden jeszcze element, dwa elementy. No właśnie, jeszcze się mam zamiar zostawić. Pani Ulu, Krystyna, już się wypstrykałaś, no. Do grupy. Tutaj jeszcze proszę, tylko to mi zrobi tu zdjęcie. 3 minuty nam zostały. Zaraz, ale jeszcze moment. To ja chcę, żeby nie jechać. No chłop myśli, że to wesele, a to nie wesele.